Cześć. Pewnie każdemu z Was zdarzyła się taka historia, że wychodzicie z domu, jedziecie już samochodem i nagle myślicie sobie, kurczę, wyłączyłem ten gaz czy nie? Może lepiej się wrócić. Dzisiaj właśnie chciałam Wam przedstawić moją historię, która wydarzyła się kilka dni temu w udziale z moimi dziećmi. Jak to wyglądało? Poranek. Dwójka dzieci, tu obiad, tutaj jakieś inne sprawy domowe. Telefony od rana non-stop dzwonią, załatwiam jakieś sprawy związane z budową, ciężkie jakieś różne negocjacje, rozmowy. I podczas jednej z takich rozmów w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że nie wiem, gdzie jest moje dziecko. Zaczęłam tak naprawdę najpierw spokojnie chodzić po mieszkaniu, oglądać różne kąty, że może moje dziecko się gdzieś schowało. No ale nie ma jej, tak? No już zaczynam coraz z minuty na minutę coraz bardziej się denerwować, co moje dziecko wymyśliło i co później będę musiała naprawiać czy sprzątać. No ale naprawdę nie mogłam jej nigdzie znaleźć. Już przestałam słyszeć, co ten pan cudownie do mnie mówi i stwierdziłam, że to nie ma sensu i muszę chyba się rozłączyć i wrócić do rozmowy za parę minut, jak już odnajdę moją zgubę. Już chciałam tak zrobić, już miałam mówić panu, że przepraszam, że muszę coś wykonać na szybko, że zaraz do niego odzwonię, kiedy to spojrzałam w lewą stronę, a tam leżało na moim ramieniu moje dziecko. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że chodziłam z nim po całym mieszkaniu i nie zwróciłam uwagi, że ja po prostu trzymam cały czas dziecko na rękach. Nie mam pojęcia. Ale to są właśnie takie sytuacje, kiedy robimy coś po prostu tak intuicyjnie, tak, że nawet się nie zastanawiamy nad tym, że to robimy, po prostu wykonujemy jakąś czynność i ja tutaj też prawdopodobnie róża zmęczona, ja ją wzięłam, podniosłam, ona natychmiast mi zasnęła, ja rozmawiałam dalej i nawet tego, no po prostu tego nie zarejestrowałam. I właśnie chciałam, żebyście wypisali w komentarzach też swoje historie podobne, czyli takie, kiedy robicie coś intuicyjnie, coś instynktownie, po prostu no, wiecie, że musicie to zrobić, robicie, idziecie dalej i nawet nie pamiętacie, czy to zostało zrobione, czy nie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Buziaki, pa pa!